Proszę, dzień bez dobry emocji. Państwu. Dziękuję Panie Przewodniczący za udzielenie głosu. Ja tu chcę się wypowiedzieć w imieniu mieszkańców. Drodzy Państwo, ja jestem mieszkanką Sierbowiec, to jest koło Żuk. Mieszkam tam prawie 30 lat. Każda kolejna kadencja radnych, burmistrzów obiecywała, że zrobią nam drogę, poprawią drogę. Raz na 5 lat jest podsypany kawałek 200-300 metrów. Nasza droga Żuki-Bogusze to jest niecałe, to jest około 4 kilometrów. Jak słyszałam z wypowiedzi pani burmistrz, to jest koszt takiej drogi niewielki. Troszkę więcej, bo jak była robiona asfaltówka przez Bogusze, to koszt zrobienia chodników przez Bogusze to była równowartość drogi Żuki-Bogusze. Czy ktoś był na tej drodze? Czy ktoś jeździł tą drogą? Kilka dni temu zamawiałam autokar. Firma przewozowa powiedziała, proszę panią, ja na tą drogę nie pojadę. Czy pani sobie żartuje? Ja dobry autokar będę niszczył? Wzywa się pogotowie zimą, nie dojedzie często, jak jest śnieg. Drodzy państwo, ja codziennie dojeżdżam do pracy. Zimą jest tak, że mój mąż musi wstawać o 6 rano i 4 kilometry drogi odśnieżać. Ile można wytrzymać? Ja nie tylko tam, ja mieszkam. Tam połowa mieszkańców to są ludzie starsi, emeryci. Są ludzie pracujący, którzy dojeżdżają do pracy, którzy swoje podatki płacą dla gminy. My kompletnie nic z tego, że jesteśmy członkami tej społeczności, tej gminy, nic z tego nie mamy. Ja co roku muszę, przepraszam za wyrażenie, użerać się w urzędzie, żeby dano nam albo równarkę raz na jakiś czas, albo wycięto chaszcze, które znowu zasłaniają widok na zakręcie. 3 lata temu był tam wypadek przez te chaszcze i znowu te chaszcze nie są wycięte. Drodzy państwo, ja tu cieszę się, że zabrałam głos, ponieważ wybrano miejscowości może z najmniejszą liczbą ludności w naszej gminie. Oczywiście można nam znowu dać po tyłku i znowu niech oni naiwni czekają, aż się w końcu ktoś zlituje. Ja tu apeluję do osób, które pewnie zostaną spośród radnych, zostaną znowu radnymi w przyszłej kadencji. Nie robię tu żadnej kampanii, bo akurat nie startuję w wyborach, mimo nacisków z różnych stron. Ale moi drodzy, powiem wam, że to jest po prostu żałosne. Ja rozumiem, że trzeba zrobić różne ulice, ale jeżeli na tej czy drugiej ulicy jeszcze przez kilka lat będzie kilka dziur czy kilkanaście dziur, to można dojść w mieście na pogotowie, do lekarza, a nasi mieszkańcy nawet nie mają autokaru, autobusu, żadnego. Bo od kilku lat autokar szkolny, który wozi dzieci, nie ma prawa wziąć staruszki, no bo to jest zagrożenie dla dzieci, tak usłyszałam od pracowników urzędu. Jakie zagrożenie? Dla kogo zagrożenie? Dla dzieci czy dla staruszki? Są przepisy jakieś odnośnie bezpieczeństwa, ale też trzeba mieć troszkę jakiegoś rozumu. Mieszkańców, stare kobiety, które mają po 80 lat, które nie mogą dostać się do lekarza, nie stać ich na żadną taksówkę, bo one mają po 700 zł emerytury. Dzięki Bogu, że mieszkańcy mają serce i jadąc do Sokółki zawiozą do lekarza, czy zrobią zakupy. Ale drodzy państwo, my też chcemy godnie żyć. Mam nadzieję, że moja wypowiedź kogoś wzruszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.